Instrukcja montażu przęsła PS004. Zmodyfikowane przęsło żaluzjowe PS004 pozwala na szybszy i łatwiejszy montaż w porównaniu do jego poprzedniej konstrukcji. Materiał instruktażowy prezentuje dwie rekomendowane przez producenta metody montażu. Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z informacjami na temat przęsła PS004 dostępnymi w katalogu technicznym Consport. Konstrukcja przęsła PS004 została zmodyfikowana w sposób pozwalający na montaż z użyciem bocznych cełowników montażowych. Każde przęsło wyposażono w dwie sztuki cełowników o przekroju 34×80×34 mm, pozwalających na zamontowanie zarówno do słupów stalowych, jak i murków i bloczków ogrodzeniowych. Cełowniki posiadają fabryczne otwory montażowe. Ilość otworów na cełownik zależy od wysokości przęsła. Na bocznych krawędziach przęsła zastosowano płaskowniki stężające, zapewniające stabilność konstrukcji. Ich ilość zmienia się w zależności od wysokości przęsła. W bocznych ścianach przęsła wykonano dodatkowo specjalne wycięcia montażowe, które wskazują sugerowane miejsce montażu śrub. W pierwszej kolejności przyłóż cełownik montażowy do słupka i zaznacz miejsca wykonania otworów montażowych. Następnie zamontuj cełownik do słupa. Za pomocą dowolnego narzędzia pomiarowego wykorzystaj zamontowany cełownik do określenia prawidłowego położenia kolejnego cełownika montowanego po przeciwległej stronie. Zadbaj o właściwe umiejscowienie cełowników. Ich prawidłowe położenie jest niezbędne w późniejszym procesie montażu przęsła. Wykonaj otwory do montażu drugiego cełownika. Na tym etapie nie przykręcaj jeszcze cełownika do słupa. Przed przystąpieniem do montażu przęsła tylko jeden cełownik powinien być na stałe przytwierdzony do słupa. Po przeciwległej stronie powinny natomiast znajdować się tylko otwory do montażu drugiego cełownika. W pierwszej kolejności przyłóż przęsło do zamontowanego po jednej stronie cełownika. Następnie drugi cełownik nasuń na boczną krawędź przęsła. Dopasuj fabryczne otwory cełownika montażowego do uprzednio wykonanych otworów w słupie. Przykręć przęsło do słupa za pomocą śrub w miejscu występowania wycięć montażowych. Po zakończonym procesie montażu zaleca się zainstalowanie w dolnej części przęsła nitów kontrujących, zapobiegających wysunięciu przęsła. W pierwszej kolejności przytwierdź na stałe do słupa pierwszy cełownik montażowy. Położenie pierwszego cełownika pomoże wyznaczyć pozycję kolejnego. Użyj dowolnego narzędzia pomiarowego, pozwalającego zamarkować miejsce montażu cełownika z zachowaniem prawidłowych kątów. Zamontuj drugi cełownik montażowy. Przed przystąpieniem do montażu przęsła obydwa cełowniki powinny zostać na stałe przytwierdzone do słupów. Przy tej metodzie montażu dla zapewnienia bezpieczeństwa sugeruje się zaangażowanie nie mniej niż 3 pracowników. Ostrożnie nasuń przęsło na cełowniki montażowe. Kontroluj przebieg opadania przęsła po obu stronach cełownika, aby uniknąć zaklinowania. Po zakończonym procesie montażu zaleca się zainstalowanie w dolnej części przęsła nitów kontrujących, zapobiegających wysunięciu przęsła.